jest Jakub Karolak. Wydaje się, że w tym meczu w zasadzie po prostu wykonaliście swoje zadanie. Zatrzymaliście Sokół no, na niskiej liczbie punktów. Oczywiście ta końcówka, gdzieś tam już pewnie takie trochę rozprężenie, ale w zasadzie przyjechaliście, zobaczyliście, zdobyliście. Można tutaj dodać coś jeszcze? Tak jak mówisz, trochę ta końcówka zamazuje obraz całego meczu, bo przez 2,5 kwarty graliśmy naprawdę bardzo dobrą obronę. Pozwoliliśmy rzucić na tylko 27 punktów w pierwszej połowie, więc szkoda trochę tego rozluźnienia, ale liczy się zwycięstwo. Gratuluję oczywiście powołania do reprezentacji Polski. To chyba uskrzydla dzisiaj taka skuteczność za 3 i uskrzydla chyba nie tylko ciebie, ale i cały zespół. No tak, graliśmy naprawdę na wysokim procencie. No i dobrze, bo gdzieś w ostatnich spotkaniach tej skuteczności troszkę nam brakowało i mam nadzieję, że ten mecz popchnie nas do góry i zaliczymy jakąś kolejną serię zwycięstw. To jest ta forma, która szykuje się na Puchar Polski, żeby była powtórka tego finału? Dobrze by było. Mamy jeszcze niecały miesiąc do Pucharu Polski. Mam nadzieję, że nasza forma i gra będzie szła ku górze i pokażemy się z najlepszej strony, jaka jest możliwa na Pucharze. Raz jeszcze gratuluję i dziękuję bardzo. Panowie, oddaję wam głos.